pierwszym punkcie programu. Uwaga, uwaga. I zaczynamy. I chłopca sa nie ma pana Arka. Wobec tego zaśpiewamy później. A teraz prosimy do wspólnej zabawy. Raz, dwa, trzy, pan Arek. I wszyscy razem. I chłopca sa jedynka dzisiaj tym ma. Hej, hop, 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 i tra-la-la. Jedynka dzisiaj. Hej, hop, zaśpiewamy. I tra-la-la. Jedynka dzisiaj tym ma. Proszę, źródło na scenę. Raz, dwa, trzy. Brawo! Dzień dobry. Witamy Was w cukierkowym show. Dziś mamy dla Was gościa specjalnego. Zapraszamy do nas Ciucię! Dzień dobry. Dzień dobry. Mam do Ciebie pytanie. Jaki jest Twój ulubiony słodycz? Cukiereczek i buraczek. Ale kochanie, przecież buraczek to nie jest słodycz. Cukrowy, buraczek cukrowy. Oj, ciu, 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 ciu. A jadłaś może kiedyś takiego buraczka? Nie, ale fajnie się nazywa. Jeśli chcesz go spróbować, to leży tam. Dla kości. A wiesz, kim ty tutaj jesteś? Tak, jestem Ciucia. Jesteś Ciucia, ale u nas jesteś gościem. Jestem. Czyli mogę zjeść tamte słodycze? No pewnie, że możesz. A znasz może jakiś wierszyk? No znam jeden wierszyk. To zaprezentuj nam. Dobrze. Zjeść batonik lub cukierek, schrupać ciastko czy wafelek, to przyjemność jest prawdziwa. Każdy z Was to przyzna chyba. Pięknie, brawo! Super! Teraz możesz zjeść słodycze. Dziękuję. Moje słodycze, moje! Nie, one są moje! To bo moje! Zjadłam się na pojedynek w jedzeniu szelek. Dobra! Zapraszamy na krótką przerwę. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym kupić tort. A jaki? A jaki pani ma? Tort czosnkowy i czekoladowy. To jaki pan chce? Poproszę czekoladowy. A wie pani, to czosnkowy jest lepszy. To jaki pani chce? Czekoladowy. A wie pani, bo czosnkowy był ręcznie robiony. To jaki pani chce? Czekoladowy. A wie pani, bo nie, że pani chce czekoladowy. Dobrze, już pani pakuje. A pani chciała ten tort czosnkowy, tak? Dość, dzwonię na policję. Halo? Dzień dobry, policja. Tak. Proszę przyjechać na Festyn.
przy ulicy Piastowskiej 17. Dobrze, już jedziemy. Dziękuję, do widzenia. Co się stało? Ta pani nie chce mi sprzedać tortu. Jak to nie chce? Dobrze, już ją zabieramy. Po przerwie. Teraz zapraszamy na pojedynek mam. Na pojedynek żelek. Czas start. Co my dla szybko? Szybko, Ciucia, zdążysz. Już, już! Tylko kilka! Ja wygram! Ej, Ola! Już, już! Niewiele ci zostało! Wygram! Brawo! Ciuciu, co się stało? Wygrałam! Aż mi brzuch boli! Co się stało? Wygrałam! Ja wygrałam! Ty wygrałeś, pecha! Dobra, już dosyć tego. Trzeba się pogodzić. Ja teraz nie mogę. I tak wiem, że jestem od ciebie lepsza. I zawsze będę. I następnym razem wygram. Ale zanim jeszcze nie wygrasz, to wylądujesz na izbie przyjęć. Nie chcę się napić, nie? To jest najgorsze. Mój dziewczynki, spokój. Spokojnie. Dobra, wyzywam cię na pojedynek. W jedzeniu mam. Okej. Dobra. No. Znajdź mi kogoś na zastępstwo i ja właśnie nie chciałem, dobra? Gdzie, a Pauli? Tak. Halo? Policja, słucham. Proszę przyjechać na festyn. Czemu? Szukam kogoś na szybko na zastępstwo. Stało się coś strasznego. Dobrze, już jedziemy. Szyszankę ratować. Co? Szyszankę ratować. Co się stało, drogie dziecię? Rzecz najgorsza na tym świecie. Ale czemu? Czy na pewno? Tak, tak. Już mówię sedno. Ale kto? I co? Ja chcę. On był taki dziwny. Jaki miał kolor oczu? Piwny. A w co był ubrany? Futro. I powiedział, że przyjdzie tu jutro. Jak się nazywasz? Przypadkiem nie Zuzia? Nie, proszę pani, Róża. A na nazwisko nie masz, Słoneczna? Nie, jestem Róża Bajeczna. Witamy po przerwie. Przepraszam, to moje miejsce. Proszę. Czas start. Ciocia, tym razem wygrasz. Szybko. Szybko, szybko. Ja wygram. Szybko, kilka. Wygrana. Domu. Dziękuję, dziękuję. Niestety, musimy już zakończyć. Do zobaczenia następnym razem. Wyłącz mikrofon!
Odkładacie mikrofon, to je wyłączcie. Ile razy mogę się wam powiedzieć? Muszę tak do tego. No weź, kubek oka. Panie Zmierzko, chodź na stanowisko do mnie. Za chwilę jeszcze raz festynowy sąd, czyli czy Państwo wolicie jeden przerywnik, czy wolicie Państwo drugi przerywnik? Panie Arku, można zaczniemy od Hejhopsasa i już, uwaga, dziewczyny pomagają. 3, 4 i Państwo śpiewacie, uwaga! Dzisiaj jest inna, hej, hop,
la, i tra la la. Jedynka dzisiaj leci. Ulica śpiewa, brawa dla tej pani! Hej, hop, sa, sa, i tra, la, la. Jedynka dzisiaj, następna. Hej, hop, sa, sa, i tra. Proszę Państwa, drugi przerywnik, uwaga, uczymy się razem. Na festynie fajnie jest, powtórzcie Państwo. Na festynie jest kiełbaska, no i śpiewa. Na festynie mama, tata, dziecko oraz pies. 3, 4, śpiewamy. Uwaga, drugi przerywnik, drugi przerywnik. 3, 4. Na festynie. Uwaga, przygotowujemy się. I na festynie fajnie jest, jest kiełbaska, no i śpiew. Na festynie mama, tata, dziecko oraz pies. Wszyscy razem. Na festynie fajnie jest, jest kiełbaska, no i śpiew. Na festynie mama, tata, dziecko oraz pies. Jeszcze raz, wszyscy. Na festynie fajnie jest, jest kiełbaska, no i śpiew. Na festynie mama, tata, dziecko oraz pies. Na festynie fajnie jest, jest kiełbaska, no i śpiew. Wszyscy razem. Byliście bardzo dobrzy, ale nie powiem, żebyście Państwo byli świetni. Myślę, że się Państwo poprawicie przy następnym przerywniku. Uwaga! Dla Państwa pośrednie brawa. Oklaski. Brawo. Brawo, brawo, brawo. A teraz zapraszamy na randkę w ciemno, którą przygotowują uczniowie ze Szkolnego Teatru Źródło. W międzyczasie Państwo korzystajcie z naszych atrakcji. Uwaga, a teraz randka w ciemno, w wykonaniu to źródło. O, chłopczyk nam się zgubił. Chodź, chłopczyku drogi, chodź. Mamy chłopczyka ładnego, który nam się zgubił. Proszę Państwa, proszę pilnować dzieci. Policja jest razem z nami. Jeżeli Państwo nie będziecie zajmować się dziećmi... Łukasz Kalasiński. O, Łukasz Kalasiński. Jest mama? Nie ma. Babcia. A, babcia jest. Jest babcia? Wołamy babcię. Babcia! 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 Teraz to babcia na pewno usłyszała i za chwileczkę przyjdzie, a chłopczyka pod opiekę damy Hubertowi, proszę. Hubert, zabierz chłopczyka. I do Huberta. Prosimy babcię. Uwaga, zaopiekuj się chłopcze. Dzięki. Thank you.
Witam serdecznie, witam bardzo serdecznie. Od razu poznaliście tą twarz. Kolejna randka w ciemno. Ale przecież ja, pomimo tego, że jestem gwiazdą tego programu, nie będę występował tutaj sam. Do wspólnej zabawy potrzebuję jednej cudownej ochotniczki. Tak, dziękuję, rozumiem, no nie śmielam. O, idzie, idzie! Już widzę. Krótkie spodenki, koszula w kratkę. Tak, ty! Zakręćmy ją brawami! Już do nas idzie. No i jest. Jak masz na imię? Monika. Monika. Ja jestem Bodzio. Cześć. Moniko, zgłosiłaś się na ochotnika. Na pewno chciałabyś poznać trzech fantastycznych facetów. No pewnie, oczywiście. Bardzo dobrze się składa. Już ich szukam. Spoglądam. No i jest pierwszy. Koszula na krótkie rękawy, niebieska koszulka, krótkie spodenki w kratkę. Tak, ty chłopczyku, zakręćmy go brawami. Dzień dobry, jak masz na imię? Piotrek. Dobrze. Pierwszy raz w telewizji? Raczej tak. Dobrze. Dalej nie pytam. Szukamy zatem drugiego ochotnika. Spoglądam. Jest tutaj. Speter w packi. Krótkie spodenki. Tak, tak ty. Do ciebie mówię. Chodź, zakręćmy go brawami. Jak się nazywasz? Bartosz. Bartosz. Moniko, teraz takie niedyskretne pytanie do ciebie. Czy dwóch wystarczy? Nie no, mało. Jeszcze bym chciała. Tego się spodziewałem. Zatem szukam trzeciego kandydata do naszej randki w ciemno. Może jest naprawdę jakiś ochotnik? Mamy ochotnika. Proszę, zakręćmy go brawami. Brawo, brawo, brawo. Już do nas idzie. Jest. Ja tylko się zapytam, jak masz na imię? Wienek. Moniko, zgłosiła się na ochotnika. Na pewno masz przygotowane jakieś pytania? No mam. Masz pytania. To bardzo źle się składa, ponieważ ja przygotowałem je wcześniej. Proszę bardzo, pierwsze pytanie. Co słychać, chłopcy? Pierwsze pytanie, co słychać? Co słychać u ciebie, Piotr? Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję, Piotrek. A co słychać u ciebie, Bartoszu? No, dziękuję, dziękuję bardzo. I tym samym pytaniem zwracam się do Gienka. To może ja odpowiem śpiewająco? No, proszę bardzo. Rozśpiewany kandydat nam się trafił. Wszyscy takich lubimy. Może mamy ci jakoś pomóc w tej piosence, wyklaskać rytm? Proszę. Wyklaszmy rytm Gienkowi, będzie mu łatwiej. Przypominam pytanie. Gienku, co słychać? Odpowiadasz piosenką. Nic ciekawego! No i piękną piosenką Gienek odpowiedział na to pytanie. Zebrał zasłużone brawa. A przed nami już drugie pytanie do wszystkich trzech kandydatów. Znajduję czterolistną konieczynę. Co robisz? To znajdujesz czterolistną? Koniczynę. Koniczynę. Fantastyczne pytanie. No bardzo dobrze. Znajdujesz czterolistną koniczynę. Co robisz? Dziękuję bardzo. Piotrek, dziękuję. A co robi Bartek, jak znajduje czterolistną koniczynę? Przepraszam. Dziękuję bardzo. Byłeś szybki, ale niewyraźny. Jako trzecia to pytanie odpowie Gienek. Gienku, co ty robisz, kiedy znajdujesz czterolistną koniczynę? Uprawiam jogę? Przepraszam bardzo. Pytanie poza konkursem. Dlaczego, jak znajdujesz czterolistną koniczynę, to
uprawiasz jogę? No, to zawsze jak znajduję czterolistą kończynę, to uprawiam jogę. Zagadkowa tu odpowiedź. No ale przed nami trzecie i ostatnie już pytanie. Bardzo proszę. Wymyśl coś sama. Powodzenia. Moniko, nic ci ta kartka nie mówi? No niestety nic. Przeczytaj sobie po cichu jeszcze raz. Co mi doradzisz? Nie jestem tutaj od doradzania. Musisz wymyślić coś sama. Ja myślę, że kandydaci są już gotowi, zniecierpliwieni. Przepraszam. No to co? Raczej muszę jeszcze odpowiedzieć na to trzecie pytanie. Pora już chyba wybrać. Jeszcze nie pora. Ja o tym decyduję. Pamiętaj. Jak będziesz szła w zaparte, siądziesz na swoje miejsce. Słuchamy trzeciego pytania. Wymyśl coś sam. O, bardzo mądre. Bardzo mądre. Piotrze, wymyśl coś sam. Nie wiem. Dziękuję bardzo, Piotr. Dziękuję. Wiedziałem, że na ciebie nie można liczyć. A Bartku, ty wymyślisz coś sam? Dziękuję bardzo. Dzięki, co tam się dzieje? Proszę wrócić do Bartosza. Prośba jest o to, żebyś wymyślił coś sam. Może jaką anegdotkę, może powieść, nie wiem. Dzięcioł? Bardzo cię przepraszam, ale dlaczego właśnie na propozycję myślenia czegoś sam myśliłeś tylko dzięcioł? Panikowałem. A więc nerwy. Moniko, udzielają się nie tylko tobie, ale również trzem kandydatom. Tak czy siak, trzy pytania za nami. Czy wybór jest łatwy? No niestety nie jest bardzo trudny. Rozumiem, prosisz o pomoc? Tak, proszę. A kogo? Dorotę. Dorota jest na wczasach. Kto po Dorocie ma najpiękniejszy głos w Telewizji Polskiej, Agnie Bodzio? I zaraz tym głosem przybliżę ci sylwetki tych oto trzech kandydatów. Kandydat numer jeden, Piotr, przyjechał z Olsztyna. Interesuje się telewizją kablową. Po deszczu wychodzi i gwałtuje czcionicę na mokrym asfalcie. Od dziecka marzył, aby zostać pilotem do telewizora. Kandydat numer dwa, Bartosz, reprezentuje Stalową Wolę. Rodzina ze Stalowej, wymiary 1,79 na 90 na 14 cm. Jest 14. Nie? Nie? Przepraszam bardzo, Bartosz zdementował. 11 cm.